Bla. Nie. I to będzie na nagraniu. Witamy Państwa. Z tej strony RPC i gość, który jeszcze nie będzie odzywał, bo się wstydzi. Witam w 33 odcinku Gotika Bezgłowna, który... No, którego dalej tu nie ma, więc po prostu zabijemy wszystko sami. A nie, przyszedł! O mój Boże, ale fajnie! Gon tu je, aż zapiszę. Gon przyszedł. Co uważasz, gościu? Gość się nie odzywa, gość się wstydzi. Ej. Witaj! No cześć, gdzie byłeś? Do boju! Aha, no świetnie. Sam przyszedł Wendersley, jak widzisz, więc no... Nic nie trzeba było, żadnych kodów korzystać z... Zaczekaj! Widzisz te wszystkie ciała? Idź do wejścia do kopalni. Ja zaczekam tutaj i przypilnuję, żeby ktoś lub coś nie zaszło nas od tyłu. Kiedy już zejdziesz na dół, pójdę za tobą. Ha, martwi najemnicy. O shit, ile lutu. Jesus fuck, ile trupów. Myślałem, że ja to zmieniam robić genocide, ale okazuje się, że wcale nie, że już zrobiono przede mną. Cześć, Okl. Krzyk wojownika. O shit, a ja nie mam dosyć siły, żeby to podnieść. Ha, taki fajny topór. No dobra, trzeba działać z tym, co mamy, nie? Gon powiedział, że zaczeka na mnie na dole. Dobrze usłyszałem? Jakieś mało tych trupów tutaj. A może mi się wydaje, może wcale nie? Sweeney. Wow, ile lutu. Ile lutu. Przykre to takie w sumie. Tyle trupów tutaj leży. Ty, ale ile mistrzów leczniczych mam teraz? O cholera. Niepotrzebnie kupowałem jakiekolwiek w sumie. Jak to mówią, błąd wstecznej pewności. O! Czy ja widzę szakala? Ja widzę szakala. Patrzcie państwo, toż to nasz arcyzdrajca. Gdybyś nie zadawał się z tymi fajtłapami, mógłbyś nadal być jednym z nas. Trzeba mi było zapłacić, kiedy miałeś okazję. Posunęliście się za daleko. Atak na kopalnię był poważnym błędem. Ale wygląda na to, że się udało, a tobie już nic do tego. Dalej, chłopcy, wykończmy go! To wy mnie wykopaliście, żeby nas robić. O cholera. To jest to, niczego się... Wow. Nie spodziewałem się. Wiecie co, może ja najpierw zlutuję tutejsze ciała. O, proszę.
najemnik. Drugi najemnik. Jawne to znak, że trzeba je wyciągać pojedynczo. Tak po prostu się, to się nie da. Cię zagrzmocą. Czysto. Gon, teraz by się przydał. Czemu akurat jak ja cię potrzebuję, to cię nie ma, co? Patrzcie, panie, gdybyś nie zadawał się z tymi, trzeba mi było za... Posunęliście się za... Ale wygląd... Dalej, chłopcy! Czuję dużo śmieci. Patrzcie, gdybyś trzeba mi było posunęliście, ale wygląd... Dalej, chłop! Jezus Maria, ile śmieci, ile ginięcia. Może ja bym to jakoś tak alternatywnie rozwiązał? O, wiem. Będę w nich rzucał kulami ognia. To brzmi jak niezły pomysł, nie? Patrzcie, gdybyś nie zadał, trzeba mi było... Posunęliście się, ale wygląd... Dalej, chłopcy! To sobie gdzieś stanę w jakimś fajnym miejscu. Okej, ale udało mi się jednego odciągnąć. Niech wracaj do mamusi! No nie, nawet jeden mnie rozwalił. Nie wiem, co mam zrobić w tej sytuacji. Patrzcie, panie, gdybyś nie za... Trzeba mi było za... Posunęliście się, ale wygląd... Dalej, chłopcy! O, zliczowali się. To twoja szansa! Tego też nie będę wycinał, to będzie na nagraniu. Cały świat się dowie, jak brzmisz. Mam ochotę rzucić jakiś pocisk o ilości tych subskrybentów. Cały świat będzie mieć 10 osób. 10 osób się dowie, jak brzmisz. Odłóż tę cholerną broń! Czemu? Zabiję was teraz, o. Nigdy więcej tego nie próbuj. Ty, ale... Wolałbym cię zabić, ale ruda też mi się przyda. Hej, ale zdałem mu damage. Co i dalej stoją? Czy to teraz będzie działać? Czy jak teraz stanę, to mogę go po prostu pobić? Czy rozpocznie mi się kascenka automatycznie? Ha! Nigdy więcej tego nie próbuj. Okej. Wolałbym cię zabić, ale ruda też mi się przyda. O, Gon w końcu przyszedł. Spokojnie, bez nerwów!
Usłyszałem odgłosy walki i przybiegłem najszybciej jak mogłem. Stary znajomy, rachunek wyrównany. Dobra, otwieraj bramę. Ja będę tu stał na straży. Okej. Poczekaj, tylko odzyskam swoją rudę. Nie wiem, całą ukradli. To jest plot twist, którego się nie spodziewałem. No ale cóż, poza masą HP to nie straciłem zbyt wiele. Ty, ten tutaj jeszcze żyje. Czy nie? Chowuje się, by żył. Wygląda to troszkę jak jakiś glitch albo inny bug gry, ale w sumie YOLO. Nie ciebie. Ty mi pomogłeś. Ciebie zostawiam. Moje ukochane tsundery. Czy on jeszcze wstanie? No dobra. Rachunki wyrównane. Znaczy, ty w sumie Gon wyrównał za nas. Ale ważne, że nie żyją, nie? To się liczy. Jest chyba jednak martwy. Ale się rusza. Niesamowita sprawa. No dobra, lutowałem troszeczkę eliksirów leczniczych, więc muszę się teraz podleczyć nimi. Żadna wielka strata. I otwieramy bramę. Jest tu gdzieś jakiś kołowrót, coś? O! Pamiętam, tutaj chyba był, nie? No i świetnie. Genocide Dan uważam za oficjalnie rozpoczęty. Gon. No już, facet jeszcze dycha. Aha, zabili mnie. Gon, błagam, nie zbiegaj teraz. Idź, biegnij na... Nie! No, fucking kaskader. Dobra, wiesz, zginiesz, to nie moja... Co się właśnie... stało? Gon, masz chyba zaniki pamięci. Ten segment jest najgorszy. Ile razy już zginąłem? Wracaj, tchórzu! Tak, goń go, nie zabijaj mnie, a... Nie ma jakiejś wersji Pacifist Run? Możemy się z nim, nie wiem, dogadać. Zaraz mnie coś strzeli.
Nie, to, wracaj, tchórzu! To też był zły pomysł, widzę. Wracaj, tchórzu! Jest, udało się. Uff, pierwszy martwy. Gin. Jestem na absolutnej krawędzi rzucenia tym wszystkim diabły. Ale... Nigdy więcej się tu nie pokazuj! Zgliczowany strażnik, okej. Okay. Sam jesteś sobie winien! Ktoś tu jest martwy, okej. Okay. Gonna be genocide run na dole, to ja zrobię tutaj. Z panem strażnikiem. Jestem totalnie spokojny. Totalnie wszystko jest w porządku. Nie będę krzyczał do mikrofonu. Ej, strażniku! Ty też gin. Czyli już zatowałem, prawda? A nie, jednak nie. Jak to dobrze, że w całych tych starych CRPG-ach nie ma czegoś takiego jak limit udźwigu. Odnawianie HP. Ważna sprawa. Ty, to są te zębacze, które trzeba zwalić dla wilka. Co ty? To jest zły pomysł. A, to jest lepszy pomysł.
No wchodź sobie po ścianie, ja cię w tym czasie będę strzelał do ciebie. Pozwolisz. Oskubany tu wlazł. A, czy będziesz taki cwany wlecz po raz drugi? Pewnie nie. Jesteś głupim robalem. Jestem mądry człowiek, ty jesteś głupi robal. Może ja zapiszę. To brzmi jak niezły pomysł. No i gdzieś polazł. Co ja mam z tym zrobić? Nie mam w rękach szczęścia. O, wróciłeś. Świetnie. I zleciałeś z powrotem. To jeszcze lepiej w sumie. Gorzej, jakbyś tutaj został. Czego w tą ścianę włazisz, to ja nie wiem. To było monotonne i trochę stresujące, ale się udało. Zioła uzdrawiające, jej. Nigdy więcej się tu nie pokazuj! O, nasz przyjaciel Gon. Gdzie on może być? Okej. Rozumiem, że ten strażnik jest martwy. Albo przynajmniej na martwego. O, więcej pełzaczy. Tu nie chcemy na razie iść. Hej, Gon. Witaj! Znowu szukasz kłopotów? Ciągle mi podpadasz. Nie mam pojęcia, o czym się, o co ci chodzi. Utrzymuj pozycję. Spróbuję się trochę rozejrzeć. Dobra. Zaczekam przy wejściu do kopalni i postaram się, żeby nikt nie zaszedł nas od tyłu. Do zobaczenia! Cóż. To jest chyba dobra konkluzja. Odnaleźliśmy naszego przyjaciela Gona, który teraz wrócił do wyjścia. Czy warto zabierać go ze sobą na dalszą misję? Ile jeszcze pełzaczy uda nam się zabić? Tego dowiecie się w następnym odcinku. Dzięki wam bardzo za przybycie. Jak to powiedział Gon, do zobaczenia!